W środę 16 lipca w sali witrażowej Kamiennogórskiego Ratusza odbyło się spotkanie Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Do Kamiennej Góry zjechali prezydenci, burmistrzowie i wójtowie gmin tworzących aglomerację. To drugie wyjazdowe spotkanie tej grupy, poprzednie odbyło się w Świdnicy. To jest jedno z kolejnych spotkań, tak zwanych spotkań roboczych, które odbywamy na terenie przede wszystkim Wałbrzycha, czasami Świdnicy i dzisiaj mamy zaszczyt gościć w Kamiennej Górze. Dyskutujemy nad końcową wersją naszego ZIT-u, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, czyli naszego planu aglomeracji, ale również otrzymaliśmy dokumenty z Zarządu Województwa do konsultacji prac, które będą przedmiotem negocjacji między Zarządem Województwa a Rządem Polskim w sprawie tego, co również na Dolnym Śląsku będzie robione w ramach programów ogólnopaństwowych. Także tych tematów jest sporo, rozmawiamy o sposobie zarządzania itd., itd. Myślę, że czas o dyskusję na tematy szczegółowe będzie jeszcze. Przez lata terytorialnie było nam bliżej do Jeleniej Góry. To Pan spowodował, że jest nam bliżej do Wałbrzycha. Dokładnie tak uważam, że i patrząc historycznie i tak dalej, bliżej nam jest dzisiaj do Wałbrzycha. Łączą nas wspólne, trudne sprawy zdegradowanych obszarów i tak dalej, i tak dalej. I chcemy razem, pozyskując środki unijne, zabiegać o zmianę na naszym terenie.